niedzielę 9 lutego w Istebnej odbyły się 19. zimowe zawody furmanów. Dopisali uczestnicy i kibice, ale także pogoda. Doskonale z konkurencjami poradzili sobie furmani, no i przede wszystkim konie. W tym roku mamy nową lokalizację ze względu oczywiście na warunki pogodowe i też dojazd. Spotykamy się za stacją benzynową w Istebnej. Udało się to wszystko pięknie zorganizować. Ludzi jest mnóstwo. Mamy wyznaczony tu plac, dookoła stoją ludzie, przyjali kibice zewsząd, ale też biorą udział uczestnicy ferii, które są teraz u nas. Zaczęło się województwo mazowieckie, opolskie, także przyszli pokibicować. No i furmani ci dopisali w tym roku też 22 zaprzęgi. Przez to mamy dwie konkurencje, a nie trzy. Będziemy w tym roku oglądać slalom z drzewem stosowym i będziemy siedzieć na siłym uciągu. Pamiętamy też o bezpieczeństwie tych, co oglądają, i też dbamy o konie. Wszystko jest pod patronatem weterynarza, także wszystko mamy dobrze zgłoszone. Myślę, że najważniejsza jest zabawa. Chcemy przez te zawody pokazać, jako chłopi na co dzień robią w lesie, w tych miejscach kany traktor, kany ten sprzęt ciężki nie dojedzie, tam się posyło furmanów, tam się posyło konia, oni wytargają, jako się to u nas rządzi, do największej grapy. Mamy przedstawicieli Żywiecczyzny, Czech, Słowiok, no i naszych furmanów. Jest też Jan Kurbaczka, który był takim prekursorem, żeby połączyć to, żeby GOK i gmina Istebna, ale też Nadleśnictwo Wisła zrobiło takie zawody, on chodził za tym, też startuje, są młodzi chłopcy, Szkawranio z Jaworzynki, no są inni też furmani z Trójwsi, no i mamy i też starostem Syrciawy, kiedy dziś o furmani. Jako pierwsi w Polsce zaczynaliśmy organizować te zawody, są po raz 19 organizowane, na Żywiecczyźnie też się odbywają, ale są młodsi, a my tu właśnie zaczęli to w Istebnej, wtedy jeszcze i pod Skocznią my już byli, i tu na placu, właśnie też naprzeciwko stacji na Zaolziu przez ostatnie lata, ale teraz zaśmy przyszli tu na ten teren utwardzony, kiedy jest parkingiem Nadleśnictwa, służy ludziom, a dzisiaj służy na zawody. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz. I teraz ten dosyć ważny moment. Tu mamy ciasto.